Najlepsze wyniki dla sklepów internetowych z mojego doświadczenia dają zwykle kampanie produktowe. Dlatego od tych kampanii zaczniemy. Jeśli trafiłeś lub trafiłaś na ten filmik bezpośrednio i nie oglądałeś wcześniejszych odcinków z tej serii, to na potrzeby tego poradnika założyłem w pełni funkcjonalny, działający sklep internetowy, w którym dostępne są dwie kategorie produktów: smartwatch i powerbanki, w sumie 12 artykułów. I na tym sklepie będziemy chcieli sobie zasymulować większy, działający rzeczywiście sklep internetowy do kampanii. Zanim zaczniemy, musimy jeszcze połączyć nasze konto Google Ads z naszym kontem Merchant Center i żeby to zrobić, wchodzimy sobie w narzędzia i ustawienia, a następnie w połączone konta. Tutaj gdzieś znajdziemy Google Merchant Center, klikamy szczegóły, połącz z usługą Google Merchant Center. O i tutaj mi już wykryło, że mam konto Merchant Center na tym samym mailu dostępne. Ja tylko sprawdzę, czy to jest ten sam numer, 507 i tu jest 507 tak 664 końcówka 64 końcówka tak to jest to konto gdyby wam nie zaczytało no to trzeba ja pewnie gdzieś tu wybrać z listy albo udostępnić dostęp dodać dostęp na odpowiedni adres e mail to musi być na jednym adresie e-mail klikamy dalej tu są szczegóły co zostanie udostępnione zachęcam do zapoznania się z tym klikamy prześlij i wygląda na to że jest połączone po połączeniu musimy poczekać kilka do kilkunastu godzin, aż dane produktowe zaczytają się do naszego konta. Inaczej podczas tworzenia kampanii możemy ich nie widzieć. Stwórzmy więc pierwszą naszą kampanię produktową. Z zakładki kampanie mogę wykorzystać ten przycisk na środku, utwórz kampanię, mogę kliknąć w ten niebieski plus tu po lewej, albo w ten przycisk w nawigacji po lewej. Ja sobie kliknę tu na środku, wybiorę nowa kampania. I z celów kampanii, te cele w zasadzie nie mają wpływu na działanie kampanii, mają wpływ tylko na to, jakie podpowiedzi będziemy dostawać od Google, jak ustawiać naszą kampanię, więc ja sobie zwykle po prostu wybieram ostatnią opcję, utwórz kampanię bez podpowiedzi dotyczących celu. Typ kampanii. Kilka słów o kampanii Performance Max. Jest to najnowszy typ kampanii od Google'a, najszerzej, najmocniej promowany przez Google'a. Jest to taka kampania combine, wszystko w jednym, bo w ramach tej kampanii będą i reklamy w sieci wyszukiwania, i reklamy w sieci reklamowej, i reklamy produktowe itd. i tak dalej. I... Według Google jej główną zaletą jest to, że ona pracuje na najbardziej zaawansowanych algorytmach i jest w stanie najskuteczniej pozyskiwać dla nas wyniki i sprzedaż klientów. W branży zdania są podzielone: jedni te kampanie bardzo lubią, inni wręcz przeciwnie wyniki również na jednych kontach czasem te kampanie się sprawdzają na innych czasem się nie sprawdzają ja osobiście preferuję te klasyczne kampanie czyli w sieci wyszukiwania, w sieci reklamowej produktowe, natomiast jeżeli to jest twoje pierwsze konto, pierwsza kampania i nie masz jeszcze zebranych danych na swoim koncie i nie masz też doświadczenia to ja szczególnie tutaj zalecam kampanię tą klasyczną produktową, po pierwsze dlatego, że więcej się nauczysz, a po drugie dlatego, że kampania Performance Max ona będzie najlepiej działać jak będzie miała zebrane dane będzie wiedziała, które produkty dobrze się sprzedają i wtedy może się optymalizować. Te algorytmy potrzebują danych, więc na początek zalecam skorzystanie z kampanii produktowej, a potem można rozważyć przejście na Performance Max. Dzisiaj stworzymy właśnie tą kampanię w sieci, kampanię produktową klasyczną, więc wybieramy sobie tę opcję. Cele konwersji. Tutaj chcemy mieć przede wszystkim zakup. Jeżeli masz na koncie inne cele konwersji, mogły się tutaj wczytać też, nie, wiem, na przykład wygeneruj połączenie telefoniczne albo wyślij formularz kontaktowy i tak dalej. Zalecam usunięcie tych, tych pozostałych, jeżeli tutaj się coś więcej zaczytało. Chcemy naszą kampanię optymalizować przede wszystkim pod zakupy. E Konto Merchant Center. To jest to, które połączyliśmy w poprzednim kroku do naszego konta Google Ads. Tutaj mi się wyświetla jeszcze informacja, że produkty na tym koncie nie zostały jeszcze zatwierdzone, ale no to, to nie jest prawda, bo one są już zatwierdzone. W trakcie sprawdzenia jest zero, wszystkie są zatwierdzone i widoczne. Jeżeli dopiero co połączyłeś swoje konto i nie minęło jeszcze tam kilka, kilkanaście godzin, to możesz tu zobaczyć też jakieś ostrzeżenie na czerwono, że twoje konto Merchant Center nie ma produktów, albo że coś, coś tam nie działa. Nie należy się tym przejmować, trzeba po prostu poczekać, aż te dane się zaczytają. No chyba, że faktycznie dopiero co dodałeś produkty do Merchant Center i one są jeszcze w trakcie sprawdzania, no to też trzeba zaczekać. E tutaj Google daje nam jeszcze jedną szansę na wybranie kampanii Performance Max. Zaznaczamy standardową, klasyczną kampanię produktową e i klikamy dalej. Niestety Dalej trzeba kliknąć dwa razy. Z jakiegoś powodu ten formularz nie przychodzi dalej po pierwszym kliknięciu dalej. Dobra, tutaj będziemy mieli trochę więcej takich szczegółowych ustawień. Nazwa kampanii. Ja sobie ją naz nazwę na początku. Wszystko. 2023-0808. 08. E wszystko, bo mamy w tej kampanii wszystkie produkty, PLA, bo to jest Product Listing Ads, czyli to jest skrót dla, dla po prostu reklam produktowych, żebym wiedział, jakiego to jest typu kampania, no i dzień stworzenia kampanii, żebym potem mógł sobie ocenić, czy to jest jakaś świeża kampania, czy ona działa już od dłuższego czasu. W dodatkowych ustawieniach co mamy? Filtry zasobów, czy chcemy wyfiltrować jakieś produkty, produkty na lokalnie i opcje adresu URL kampanii. To można zostawić tak, jak jest. Określanie stawek. Na początek... Proponuje albo CPC ustawiane samodzielnie, albo maksymalizuj liczbę kliknięć. Docelowy ROAS to jest strategia, która korzysta już właśnie z danych, czyli ona potrzebuje ja jakichś danych o konwersjach, musi zauważyć, które produkty się sprzedają, które się nie sprzedają, żeby być w stanie się optymalizować. Na początek nie mamy takich danych, więc chcemy skorzystać z, z pozostałych strategii. Maksymalizuj liczbę kliknięć też będzie OK, natomiast ona może mieć taki minus, że będzie się optymalizować na mało opłacalnych, ale tanich kliknięciach. Może, ale nie musi. Ona też jest jak najbardziej ok na początek. Natomiast ja skorzystam tutaj z CPC ustawionego samodzielnie i zaznaczę tą opcję: zwiększ liczbę konwersji dzięki ulepszonemu CPC. Optymalizacja pod kątem wartości konwersji. Interesuje nas wartość sprzedaży, a nie liczba transakcji jako taka. Budżet dla tej kampanii produktowej, na niej się będę chciał skupić, więc ja sobie tutaj dodam 30 zł dziennie. Cały budżet na wszystkie działania to będzie 50 zł dziennie. 20 zł będzie na pozostałe kampanie. Tak jak mówiłem wcześniej, kampanie produktowe są najskuteczniejsze i to tu prawdopodobnie będziemy chcieli mieć najwięcej budżetu na naszym koncie. Priorytet kampanii, to zostawiamy na niskim jako domyślne, to. Ta nazwa jest niefortunna, bo to sugeruje, jakby ta nasza kampania była mało ważna. Ona jest jak najbardziej ważna, ale priorytet nam mówi o tym, że gdybyśmy mieli więcej niż jedną kampanię produktową, to która, ma, że tak powiem, jest wyżej w hierarchii, a która jest niżej w hierarchii, jeżeli chodzi o zdobywanie wyświetleń i konkurencyjność. Więc jeżeli, mamy, jeżeli nie mamy takiej sytuacji, że one ze sobą konkurują, to ten priorytet nie ma na nic wpływu, zostawiamy niski. Kierowanie. Sieć wyszukiwania, ale nie uwzględniamy partnerów. Partnerzy to są takie wyszukiwarki, właśnie partnerskie do Google. To są różne wyszukiwarki poza samym Google, gdzie możemy wyświetlać nasze reklamy i z mojego doświadczenia to jest zwykle bardzo nieopłacalne. Więc to wyłączamy. Urządzenia, reklamy będą się wyświetlać. Na wszystkich urządzeniach lokalizacja. Polska, działamy zdalnie, wysyłamy produkty do całego, w całym kraju, więc wybieramy całą Polskę. Data rozpoczęcia od dzisiaj. Bezterminowo, nazwa grupy reklam. Ja tu sobie napiszę na razie wszystko. I stawka za kliknięcie. Niech na początek to będzie złotówka. Jeżeli to będzie za dużo, to, to ze statystyk wyczytamy, że można tą stawkę obniżyć. Jeżeli to będzie za mało, to ze statystyk też wyczytamy, że to można podnieść, to zobaczymy po uruchomieniu kampanii i klikam utwórz kampanię. I super, nasza kampania już została dodana, teraz minie prawdopodobnie kilka godzin zanim zacznie się wyświetlać, wszystko się musi pozatwierdzać, przetworzyć i tak dalej, ale to nie jest ostatni krok, bo ja będę chciał stworzyć dwie kampanie produktowe. Dlaczego? Przejdźmy sobie na chwilę do sklepu i pomówmy o architekturze całego konta, jak, 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 jaki mamy plan na te kampanie? W sklepie mam dwie, dwie kategorie produktów: Powerbanki i Smartwatche. To, co zrobiłem teraz, to jest jednak wspólna, wspólna kampania produktowa na wszystkie produkty. Natomiast ja będę chciał rozdzielić te, te kategorie produktów i mieć jedną kampanię produktową na Powerbanki, a drugą kampanię produktową na Smartwatche. Dzięki temu będę mógł oceniać skuteczność tych produktów osobno. Tak? Będę widział osobno, ile jest wyświetleń, kliknięć, ile jest zamówień, jaki jak, jak, jak jest rola dla kampanii na Smartwatche i osobno te dane będę widział dla powerbanków. Tak samo będę mógł przydzielić osobny budżet. Jeżeli się okaże, że jedna z tych kategorii sprzedaje się dużo lepiej, to będę mógł jej przydzielić dużo większy budżet niż tej drugiej, kampani niż tej drugiej kampanii. Będę mógł je optymalizować osobno, analizować wyświetlane hasła, tak, na jakie hasła się wyświetlają moje produkty, dodawać wykluczenia, dodawać jakieś grupy odbiorców itd., itd. Gdybym miał to wszystko w jednej kampanii, to po prostu by się to zlewało. Nie miałbym aż takiej kontroli i, i, i po prostu miałbym wszystko w jednym worku. Dlatego wrócę teraz do, do mojego widoku tutaj. Eee, wrócę do widoku kampanii. I załóżmy sobie, że ta pierwsza kampania, którą stworzyliśmy, zamiast wszystko, to ja ją nazwę smartwatch eee, i grupę reklam też zamiast wszystko nazwę smartwatch. I teraz, teraz przejdę sobie jeszcze do grup produktów, no bo ja ją nazwałem smartwatche, ale my tu dalej mamy dodane wszystkie produkty. Wciąż będziemy wyświetlać reklamę wszystkich produktów, więc wejdę sobie tutaj w grupy produktów. Tu, gdzie mam wszystkie produkty, nacisnę sobie plusik i będę chciał wydzielić SmartWatch. Typ produktu, jeżeli ustawiliście plik produktowy tak samo jak ja, to będzie kategoria w sklepie. Czyli tak, pierwsza nadrzędna kategoria to jest home, Czyli prawdopodobnie po prostu strona główna, strona domowa. Eee, I teraz w kategorii home będę miał PowerLanki i smartwatch. Będę chciał to wydzielić, zaznaczam obie, obie te kategorie, zapisz bez zmiany stawek. I teraz, jeżeli to jest kampania na smartwatche, to wszystko poza smartwatchami wykluczam. Zostają mi smartwatche ze stawką złotówka za kliknięcie i kampania jest w zasadzie gotowa. Przejdźmy do widoku kampanii. I teraz pozostaje nam stworzyć drugą, identyczną kampanię na powerbanki. Więc zamiast przechodzić cały ten kreator jeszcze raz, ja mogę zrobić sobie tak, zaznaczyć tą kampanię, edytuj, kopiuj. Tutaj pojawi się ikonka wklej. Nie chcę jej wstrzymywać i nie chcę dodawać żadnych dat. To chwilę potrwa. Dobra, i kampania została wklejona. Ona się nazywa tam smartwatch, tak samo, tylko ma numer 2 na końcu, więc ja sobie od razu zmienię nazwę i na początku smartwatch zmienię sobie na Powerbanki. Zapisz: wejdę w tą kampanię. Grupa reklam też nazwę Powerbanki. A w grupach produktów uruchomię powerbanki z maksymalnym CPC złotówka, a smartwatchę zatrzymam. Wrócę do widoku kampanii. No i teraz ostatnia rzecz, którą trzeba jeszcze dostosować, to jest budżet. Tak? Mieliśmy, chciałem poświęcić 30 zł na całość kampanii, na obie kampanie. No teraz mam dwa razy po 30 zł, więc muszę to zmienić na 15 zł. I to na ten moment wszystko. Mamy stworzone dwie kampanie produktowe dla każdej z dwóch kategorii w sklepie. Oczywiście, gdyby ten, gdybym tych kategorii tutaj na sklepie miał więcej, no to chciałbym stworzyć więcej kampanii dla każdej z tych kategorii. No, mówmy się, dwie kategorie to nie jest wcale dużo. Zwykle sklepy mają ich więcej 10, 15, 20 albo i więcej. Także trochę tej roboty będzie. Natomiast zachęcam na początek właśnie taki podział. Potem można oczywiście te kampanie ze sobą połączyć, jeżeli się okaże, że, że tych wyświetleń nie jest aż tak dużo, albo nawet wydzielać jakieś podkategorie tych kategorii. Jeżeli się okaże, że konkretne produkty sprzedają się lepiej i, i warto by je było wydzielić. Natomiast na ten moment to jest wszystko. W następnej części przejdziemy do kampanii tekstowej, dynamicznej.